Mogłeś leczyć w najlepszych ośrodkach onkologicznych świata, mieszkać w Stanach Zjednoczonych, wróciłeś do Polski, mieszkasz w Zabrzu, stworzyłeś markę Instytutu Onkologii w Gliwicach. Tak, rzeczywiście mogłem, ale to wszystko takie było iluzoryczne, bo rzeczywiście zaproponowano mi proces, ale jak się to wszystko przekalkulowałem, to doszedłem do wniosku, że co ja tam będę biedny robaczek robił. Zebrałem to wszystko, czego tam się nauczyłem, po to, żeby stworzyć to, co jest możliwe, wprowadzić w Polsce, w Gliwicach konkretnie. I żeby stworzyć taki zespół ludzi, którzy rzeczywiście będą fascynatami, będą chcieli. I się udało razem z nimi. A poza tym do tego wszystkiego, to tak naprawdę moje miejsce jest tu, bo jestem Ślązakiem. Tu jest też moja rodzina i niekomfortowo bym się tam czuł. Bogusław Maciejewski, onkolog, który od 1970 roku pracuje w Instytucie Onkologii w Gliwicach, a przez ponad 25 lat pełnił funkcję dyrektora. W tym czasie wniósł ogromny wkład w tworzenie centrum, które spełnia wysokie standardy placówki medycznej. Jest tytanem pracy. Instytut Onkologii jest marką światową w dużej mierze dzięki profesorowi Maciejewskiemu, który jest zasłużony dla medycyny, szczególnie w zakresie radioterapii. Dzięki tytanicznej pracy przyczynił się do rozwoju wiedzy o raku i jego leczeniu. U niego wewnątrz tkwi ta potrzeba bycia ciągle potrzebnym. No i teraz też jest ciągle potrzebny. Dzięki dobrej woli amerykańskich profesorów, Maciejewski mógł pracować przez wiele lat w tamtejszych instytutach, poznawać tajniki onkologii. Z sukcesem, ponieważ proponowano mu kierowanie kliniką radioterapii w San Francisco. Mógł zostać w Stanach, wybrał Gliwice. Jak powiem, że jest wybitnym lekarzem, no to będzie truizm, bo jest wybitnym lekarzem, miał co mówić. Jak powiem, że jest dobrym człowiekiem, może nie wszyscy wiedzą, na pierwszy rzut oka może wygląda czasem na takiego profesora, ale w złotych okularach i tak dalej. Nie, jest dobrym facetem, który kocha ludzi, kocha tych swoich pacjentów. Lekarz to przede wszystkim człowiek. Na pewno z cechami empatii dla pacjenta, na pewno nie bojący się wyzwań i mówiący powiedzieć nie albo tak, znaczy od potrzeb. Na pewno lekarz, który ma swoje zdanie oparte na wiedzy naukowej. Profesor troszczy się o pacjentów i jest lekarzem z powołania. Oddaje się medycynie całym sobą, także w teoretycznie czasie wolnym od pracy. Bywaliśmy nieraz na zjazdach zagranicznych i kiedy myśmy kombinowali jakieś piwko czy spotkanie, to mówię, wiesz, mam taki pomysł, ja to zapiszę parę myśli. Jest tylko jedna sekretarka w onkologii i ona odczytuje te gryzmoły naszego szefa i przepisuje na maszynie, na komputerze, wtedy czytane dostępne, a to są często cenne myśli. Tych cennych myśli jest więcej i każdy może się z nimi zapoznać. Niedawno dał się poznać jako świetny pisarz, wydając książkę o swoich mistrzach pod tytułem Niezłomni. Wolałbyś być po drugiej stronie kamery? Wiem, że chciałeś być reżyserem filmowym. Mama jednak stwierdziła, że tam to ruja i poróbstwo, a ty byłeś wzorowym, ale niczym nie wyróżniającym się uczniem. Jedyną drogą pozostała więc medycyna. Nie, nie chciałbym. Wolę być po tej stronie, po której jestem. Czyli wybór okazał się bardzo słuszny. Dlaczego wybrałeś onkologię w tamtych czasach? To nie była dziedzina medycyny wróżąca sukcesy. Myślałem o tym, żeby się poświęcić specjalizacji ginekologii. Co mnie potem odrzuciło, dlatego że ja rzeczywiście to był jedna z dziedzin, którą tak naprawdę studiowałem. Nie uczyłem się, a studiowałem. I wyszedłem bardzo taki niezadowolony z egzaminu, gdzie mi egzaminator postawił 4. A ja osobiście uważałem swoim całym ego przerosłym, że zasługuję na 5. I powiedziałem, że no nie, tam nie pójdę. Z drugiej strony nie widziałem siebie jako internisty z tym dyndającym stetoskopem, bo ja i tak nie byłem zdolny, żeby cokolwiek wysłuchać, ani szmerów w sercach, ani w płucach itd. Także to odpadło. Chirurgia odpada, bo uważałem, że ja
5 czy 6 godzin nie wystoję za stołem operacyjnym. Inne mnie specjalnie nie pociągały i poszedłem z czystej ciekawości do Instytutu Onkologii, czy mogę liczyć na przyjęcie do pracy. I to był w zasadzie czerwiec, ledwo skończyłem studia. I dyrektor wtedy, docent Święcki, powiedział: tak, oczywiście, że ja pana przyjmę do pracy. Nie za bardzo mu w to wszystko wierzyłem, w związku z tym w czasie wakacji w lipcu, w sierpniu kilka razy byłem u niego, żeby sobie potwierdzić, czy na pewno zostanę przyjęty. No i w końcu zostałem przyjęty 1 października i potem kilka dni potem, po pierwszych dniach mojej pracy, śmiali się ze mną, przyszli moi koledzy, powiedzieli: mówi, słuchaj, od 5 lat nikt się nie zgłosił do pracy w instytucie. To po cholerę żeś chodził i cię dopytywał o to, czy będziesz przyjęty. Oczywiście, że on cię z otwartymi rękami przyjął. W tej onkologii wybrałeś radioterapię. Czym cię uwiodła? Leczenie pacjenta wymagało zdobycia ogromnej wiedzy z zakresu fizyki, a to mnie interesowało. A później tym, co zaraził mnie profesor Chliniak, radiobiologii klinicznej, którą do dzisiaj uważam za fundament, żeby radioterapeuta, lekarz był z prawdziwego zdarzenia lekarzem, czyli no jakoś zajmował się sztuką, bo medycyna jednak jest sztuką, a nie był tylko rzemieślnikiem, że odtwarza coś. On był prowokatorem, on mnie prowokował do tego, żebym się coraz bardziej zanurzał w tą dziedzinę i ona okazała się wyjątkowo fascynująca, ponieważ w tamtym okresie czasu myśmy dysponowali bardzo taką siermiężną aparaturą, aczkolwiek z punktu widzenia koncepcji to byliśmy, no ja bym powiedział, niedaleko dzisiejszych czasów. Tylko brakowało nam narzędzi. Opowiadasz cały czas o nauce, a ja chcę zapytać o to, czy pamiętasz swojego pierwszego pacjenta. Bo medycyna to nie tylko nauka, ale przede wszystkim leczenie ludzi. Pierwszego pacjenta nie, ale pamiętam takich chorych, którzy w oparciu o tamtejsze kanony nie stwarzali szansy wyleczenia. I mnie, powiedziałbym, udało się ich wyleczyć. Przy czym udało mi się wyleczyć między innymi dlatego, że odszedłem od obowiązujących standardów, czy tego wszystkiego, co jest napisane w podręcznikach i już wtedy trochę ryzykowałem tym, że dojdzie do jakichś powikłań po radioterapii, popromiennych. Po latach się przekonałem o tym, że po to, żeby być i radioterapeutą lub nawet szerszym onkologiem, to jest takie trochę balansowanie na ostrzu brzytwy. I że trzeba zdawać sprawę z tego, że jeżeli się chce choremu stworzyć największą szansę wyleczenia, jeżeli się odejdzie od niektórych utartych standardów i podejmuje się ryzyko, żeby temu choremu tą największą szansę stworzyć, to nie często, ale wygrywa się czasami. Zgodnie z prawem onkolog musi powiedzieć pacjentowi prawdę. Jak ma to zrobić, jak on nie wie, jaka ona jest? Powinien, co nie oznacza, że musi. Ja uważam, że choremu należy mówić, to się tak ładnie nazywa, prawdę należną. Że on musi wiedzieć o tym, że jest chory i on musi wiedzieć o tym, że czy on będzie wyleczony, czy nie, to wszystko jest w kategoriach szansy. I ja mu muszę powiedzieć otwarcie, że ja nie potrafię użyć słowa zawsze lub nigdy i nie mogę mu zagwarantować. Tu trzeba wykazać dużo empatii, żeby ten chory się przekonał, że słowa, którego do niego kieruję, są przepełnione nadzieją. Czy rak zmienia ludzi? Ludzie z chorobą nowotworową stają się bardziej konkretni, bardziej poukładani i zdecydowani w swoim życiu. Nie wszyscy. Oczywiście są tacy, którzy wpadają w histerię i rozpacz. Miałem takiego jednego pacjenta, którego napromieniałem, to jeszcze było w okresie początków Solidarności. On w tej Solidarności działał, oczywiście tam go milicja poszukiwała. I on przez bardzo zaawansowanym nowotworem złośliwym nosogardła z dużymi przerzutami na szyi, takimi masywnymi.
Ja nie powiem, że to cud, ale stosując u niego napromienianie, a potem uzupełniając o chemioterapię, udało mu się doprowadzić do całkowitego ustąpienia nowotworu. Czy ja mogę wtedy powiedzieć, że go wyleczyłem? Nie, bo bym potrzebował go obserwacji, a on mi zniknął. On mi zniknął i pojawił się po 5 latach ze wznową w obrębie węzłów chłonnych. I to, co mnie uderzyło, to powiedział tak, że ja wiem, że to ja już niedługo pociągnę. Miał jakąś świadomość tego, że to już nie będzie tak efektywne leczenie. Ale ja panu doktorowi dziękuję za te 5 lat, bo pożyłem, pojeździłem, pozwiedzałem, ustawiłem rodzinę, jest w tej chwili bezpieczna i tak naprawdę nie będę miał pretensji, jak jeszcze krótko pożyję. Czyli jest różne podejście z ludzi. Doczekamy się leku na raka. Jaka jest twoja opinia? Może znajdzie się na świecie taki geniusz, który odkryje jeden uniwersalny lek na raka. Ja nie jestem optymistą, bo w oparciu o tą wiedzę, którą w tej chwili mamy, to poszliśmy w bardzo głęboki las, gdzie możemy powiedzieć, że jest tyle typów nowotworów, nawet w obrębie jednej grupy, na przykład raka piersi, ile jest chorych na ten nowotwór. Bo to właśnie jest to, że natura w sobie jest nieubłaganie nieliniowa. Jeżeli my jako gatunek jesteśmy heterozygotyczni, to znaczy jesteśmy zmienni, nie ma w zasadzie kopii identycznej, nawet wśród bliźniaków jednojajowych. Zewnętrznie się wydaje, że tak. To oczywiście te nowotwory, które się pojawiają u takich indywidualnych osób, ludzi, też są zmienne. To jak mamy dostosować do tego tak zwaną, co to się w tej chwili bardzo modnie mówi, zindywidualizowaną, spersonalizowaną onkologię, radioterapię i tak dalej. Tak naprawdę to w tej chwili taki sukces, który się pojawia, to jest w zasadzie jakby w dwóch rzeczach. Jeżeli chodzi o chirurgię, to, że chirurgia w przypadku bardzo zaawansowanych typów nowotworów pozwala na tak rozległe zabiegi operacyjne z następową rekonstrukcją, że można usunąć bardzo duży obszar tkanek. A druga to jest tak zwana stereotaktyczna radiochirurgia, co jest zupełnym jakby koncepcyjnie powrotem do tych lat 30., 40., gdzie stosowano bardzo wysokie pojedyncze dawki promieniowania. Oczywiście, że to była tragedia, dlatego że ci chorzy umierali z powodu powikłań popromiennych, nawet przy wyleczonym nowotworze, a ze względu na brak ochrony przed promieniowaniem, to ci śmiałkowie, którzy to stosowali, umierali z powodu martwic popromiennych. W tej chwili wprowadzenie aparatury, czy to jest tak zwany nóż gamma, czy to jest nóż cybernetyczny, który sam dobiera 200-300 wiązek promieniowania takiego jak grafit, które są ogniskowane i wycelowane w guz, ale nie poza nim. W związku z tym nikt sobie nie wyobrażał jeszcze 10 czy 12 lat temu, że można niezaawansowanego raka płuca wyleczyć, podając mu 3 razy po 20 grej. To jest ogromna dawka. Teraz tak, i to bez powikłań. Istnieją w onkologii cuda? Widziałeś takie? Powinienem odpowiedzieć, że nie. Jeden raz. I to nie wiem, czy to był cud. Dlatego, że generalnie w dostępnym piśmiennictwie są pojedyncze przypadki, pojedyncze. I to nie jeden na 100 tysięcy, czy tam jeden na milion, nawet więcej. Gdzie dochodzi do tak zwanego samowyleczenia. Ja w początkowym okresie mojej całej działalności klinicznej miałem chłopca, 8 czy 9 lat. On był prawie w wieku mojego syna, no, trochę starszy, który zachorował na bardzo złośliwego mięsaka Ewinga. To jest mięsak kości długich, głównie ramienia albo uda. I był po operacji.
No i oczywiście taka konwencja w tym całym układzie, czy reguła jest to, że powinien mieć pooperacyjną radioterapię. Mnie coś jakoś tknęło i powiedziałem, że ja bym jednak chciał przed tym podejściem do tej radioterapii zobaczyć zdjęcie klatki piersiowej, bo wtedy jeszcze nie było tomografii komputer rezonans. I jak dostałem to zdjęcie i zobaczyłem, że płuco jest usiane przerzutami, to powiedziałem temu ojcu, że ja w zasadzie w tej sytuacji nie widzę żadnego sensu, żeby napromieniać to przedramię, skoro są usiane całe płuca. A jeżeli ja się zabiorę za radioterapię całych płuc, to ja po prostu doprowadzę do zgonu pana syna. I on wtedy zadał takie pytanie, a co pan sądzi o mikroelementach? Był taki Podbielski pod Poznaniem, który produkował takie te mikroelementy. Czy pan by go zastosował? Ja mówię, wie pan, gdyby to był mój syn, to bym wszystkiego próbował. Dlatego, że ja nie powinienem panu tego mówić jako lekarz, ale to mu nie zaszkodzi. Zniknął mi przez ponad 6 miesięcy, w ogóle go nie widziałem. I nagle się pojawia z tym synem w bardzo dobrym stanie. I czy ja bym się nie podjął teraz dalej napromieniania tego, bo tam już nawet nie było zmiany, ale tej takiej jakby profilaktycznej radioterapii. A ja mówię, dobrze, ale niech pan mi pokaże zdjęcie. I on mi pokazuje zdjęcie, które jest czyste, nic nie ma, w ogóle, żadnego przerzutu. Ja oczywiście staję na wasi, mówię, ale ja bym prosił, żeby pan mi pokazał aktualne zdjęcie. A on mówi, no niech pan doktor zobaczy, tu jest pod data z wczoraj. Czy ja mam to oceniać jako cud? Nie potrafię na to odpowiedzieć. Uważam, że życie jest po to, by z niego korzystać pełną piersią w sposób rozsądny, bo nie wiemy, co nam Bóg zapisał. A jak w praktyce stosujesz tę zasadę? Znaczy bardzo często rano jak wstaję, czasami się golę, czasami nie. Patrzę w lustro i sobie mówię, Maciejewski, jeszcze żyjesz. I staram się dzielić tą część, której ciągle jestem fascynatem, czyli działalności naukowej i dydaktycznej, a jednocześnie korzystać z życia, to staram się co 3 miesiące na jakieś 10-12 dni urwać się i gdzieś wyjechać. Obojętnie, czy to jest w kraju, czy to jest za granicą. Żeby po prostu się kompletnie wyluzować. To jest to, że dążę do takiego jakby totalnego lenistwa. Ja, jak się mnie pytali, mówi, dlaczego jestem taki aktywny, ja powiedziałem, nie, ja wcale nie jestem, ja jestem z natury leniwy. I dlatego tak ciężko pracuję, żebym potem mógł być totalnie leniwy.